Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako, że mamy piękną pogodę, to zaproszę Was dzisiaj do siebie do ogrodu. Ja nazywam się Kosma i chciałbym Wam dzisiaj nieco opowiedzieć na temat tego, w jaki sposób za pomocą gier RPG można promować ekologię, można promować dobre postawy wobec otaczającego nas świata i wobec przyrody, dookoła której żyjemy. No i jak właściwie to robić? Jak to wykorzystywać? W jaki sposób te motywy natury, przyrody i też ekologii, tej walki o, czy walki, tutaj będziemy się skupiać głównie na walce o tą dobrą sprawę dla natury, też przede wszystkim dbania o otaczający nas świat. W jaki sposób może to być ciekawe? W jaki sposób może być to inspirujące? No i przede wszystkim w jaki sposób może to zainteresować naszych graczy, słuchaczy, czy nawet mistrza gry, zależnie od tego, w jakiej części stołu siedzimy, do zgłębienia tego niesamowicie ciekawego, ale też potrzebnego tematu. Wydaje mi się, że część ze słuchających może być nie do końca zaznajomiona z medium, jakim są gry RPG, więc pozwolę sobie szybko wytłumaczyć, bo gdybym chciał w pełni to opisać, to mógłbym spędzić na tym długie godziny, zdążylibyśmy się nawzajem pokłócić, jeszcze się pogodzić i dojść do jakiegoś konsensusu, a to nie do końca o to chodzi. Sama już nazwa gry, no to mówimy często gry fabularne, z angielskiego RPG, czyli roleplay games. To jest rodzaj zabawy, przede wszystkim zabawy, rozrywki, polegający na rozgrywaniu, czy właściwie tworzeniu wspólnej opowieści. Jest to taki teatr wyobraźni improwizowany, który, tak jak wspominałem, rozgrywa się pomiędzy graczami, czyli tymi osobami, które uczestniczą w rozgrywce, i mistrzem gry, albo bajarzem, albo mistrzem podziemi. To zależy już od tego, w jakiej konwencji będziemy sobie o tym mówić. Tak czy owak sprowadza się to do roli prowadzącego, czyli takiego, jeżeli właśnie staniemy przy tym porównaniu z teatrem, mamy postać reżysera w postaci prowadzącego, no i aktorów wypełniających główne role ze strony graczy. Oni tworzą swoje postacie, swoich bohaterów, herosów, może rzezimieszków, może coś pomiędzy, którzy pokonują jakieś wyzwania, które stawiane są im na drodze przez mistrza gry, no i oczywiście przez fabułę tej opowieści, którą rozgrywają w ramach takiej sesji RPG. Do tego mniej więcej się to sprowadza. Natomiast to, co jest dla nas dzisiaj ważne, to to, w jaki sposób ten element natury i przede wszystkim ekologii jest, może być eksplorowany na takiej sesji. Postaram się podeprzeć różnymi przykładami zarówno z popkultury, jak i z jakichś własnych sesji, ale też sesji moich przyjaciół, które myślę, że dosyć wyraźnie pokazują, że ekologia nie tylko może być obecna na sesji RPG, ale już jest obecna od samego początku. Przy samych założeniach niektórych elementów światów czy systemów RPG, które są tak bardzo popularne pomiędzy nami. I myślę, że od tego zaczniemy. Od tego, że jeżeli mówimy o tej aspekcie ekologii, o tej aspekcie czasami rywalizacji natury z człowiekiem, a czasami człowieka z naturą, który tak często jest powodem jakichś zniszczeń, w ogóle promowania, uniknięcia ich, mamy ten motyw od samego początku. No bo jeżeli skupimy się na takim najpopularniejszym systemie RPG na świecie, też właściwie uznawanym za pierwszy, czyli na Dungeons and Dragons, no to jedną z klas postaci, jednym z archetypów, jakie odgrywają gracze, jest druid. Czyli oczywiście jest to jakiś umagiczniony protagonista, który zajmuje się stricte elementem natury, dbania o nią, wykorzystywania jej sił do osiągania albo własnych celów, albo do celów drużynowych, ale jego priorytetem nie jest wykorzystanie tych sił dla własnego zysku. Jego priorytetem jest ochrona ich. Zresztą podobnie wyobrażamy sobie postaci generalnie jakichś mędrców, którzy wykorzystują swoją wiedzę, żeby albo wspomóc kogoś, albo żeby zapewnić ochronę jakiemuś elementowi świata. Tak jak Gandalf na przykład w Władcy Pierścieni, do którego dzisiaj będziemy jeszcze kilkukrotnie wracać, wykorzystuje swoją mądrość do ochrony Śródziemia. Tak samo druid wykorzystuje swoją mądrość i swoje nadprzyrodzone moce, żeby zapewnić ochronę naturze. Czy to w postaci jakiegoś zaklętego gaju, czy jakichś istot.
I jest to zupełnie taka standardowa klasa gry. To jest coś, z czym gracze są zaznajomieni od samego początku, co istnieje w świecie gry, jest takim bardzo podstawowym elementem. Dla graczy siadających do rozgrywki jest zupełnie jasne, że jednym z klas, którą będą mieli okazję wybrać, albo inną z postaci, którą będą mogli wykreować, jest właśnie postać druida, tego obrońcy natury, który skorzysta z jej sił, albo żeby wymierzyć komuś zasłużoną karę, albo żeby wręcz otoczyć jakąś opieką wynikającą z natury, uzdrowić czyjeś rany, albo wyleczyć jakąś truciznę. I skoro już wiemy, że ten taki element natury jest już bazowo w grze, no to jak go wykorzystać tak głębiej? Oczywiście przychodzi nam na myśl rozwinięcie fabuły, czyli na przykład wątków postaci, która rozgrywa takiego droida, polegających chociażby na rozgrywaniu problemu, jakiegoś zagrożenia, które niszczy Gaj, który obiecał chronić, albo cały świat, który stoi przed nami. No i dochodzimy do tego kluczowego momentu, do którego zbierałem całą tę dyskusję, czyli to clue zabawy, czyli osiągnięcie sukcesu w postaci na przykład takiego najpewniejszego, który wręcz jest kliszowy, czyli uratowania świata, to jest nic innego jak ochronienie go przed jakimś zewnętrznym zagrożeniem. W przypadku postaci druida to może być uchronienie natury, która jest dla niego priorytetem, która jest dla niego najważniejsza gdzieś w kategoriach różnych jego no, priorytetów, że się tak powtórzę. Więc cały cel zabawy dąży tak naprawdę do realizacji, no oczywiście w jakimś takim bardzo skrajnym, podkoloryzowanym aspekcie, do uratowania świata przed jakimś zagrożeniem, jakąś apokalipsą i uratowania przede wszystkim tej natury, która nas otacza. No bo tym jest nasz świat, nasza planeta, prawda? Gdybyśmy zastanawiali się, do czego dążą postacie, które ratują świat w ramach jakichś filmów, rozgrywek, gier RPG, czy generalnie jakichś starć, no to najczęściej dążą do tego, żeby czy to jakaś broń atomowa nie została odpalona gdzieś, czy to żeby jakieś skażenie nie zostało gdzieś wypuszczone, albo żeby generalnie zagłada, która gdzieś do nas dąży, w tym takim bardzo apokaliptycznym scenariuszu, nie ziściła się. Czyli gdybyśmy się już uparli na tym takim pierwszym, powiedzmy, kroku walki o ekologię i o lepszy świat, no to już na tym etapie klasycznej, że tak się wyrażę, walki o uratowanie świata, ta ekologia już jest gdzieś obecna. Nie jest ona pewnie bardzo ważna, no bo gracze, którzy biorą udział w jakiejś zabawie, pewnie bardziej myślą o tym, żeby uratować jakieś dzieła kultury, albo ludzi, których kochają, albo miasta, cywilizację, która się jest na terenie zagrożonym. Pewnie nieco mniej zastanawiają się nad drzewami czy ekosystemem, który tam istnieje. No i już w tym nasza rola, żeby korzystając z narzędzi, jakie mamy, jako z gry kreujący ten świat i przede wszystkim przedstawiający, co jest w nim najważniejsze, charakteryzujący te priorytety w działaniach graczy, zarysować im, że dokonując jakichś szlachetnych czynów, albo rozwiązując jakiś problem na sesji, jakiś problem często właśnie apokaliptyczny wręcz, oni walczą może akurat tym razem przede wszystkim o świat, który ich otacza, któremu na przykład są coś winni ze względu na niszczącą działalność człowieka często wobec otaczającego nas świata. Może dlatego, że po prostu z dobrego serca im na tym zależy, a może dlatego, że ślubowali wręcz to oddanie w związku z profesją, którą się zajmują, albo w związku z wyznawianymi wartościami. I już tutaj ten właśnie motyw jakiejś takiej druidycznej opieki okazuje się być taki bardzo podstawowy, prawda? Taki sam scenariusz właśnie ochrony świata przed jakimś ogromnym problemem, przed jakimś zagrożeniem,
jest niesamowicie łatwy do przełożenia na katastrofę ekologiczną na przykład. Tutaj jest taki bardzo prosty przykład, no bo myślę, że tych bardziej skomplikowanych za chwilę się nad nimi pochylimy, ale jeżeli zastąpimy w właściwie dowolnym nam znanym takim właśnie scenariuszu, skupmy się razie może na fantazy, które jest tak często kojarzone z grami RPG, jeżeli zastąpimy w jakimś scenariuszu właśnie cel jakiegoś antagonisty czarnego charakteru, który próbuje zrobić, wyrządzić jakąś wielką krzywdę, osiągnąć jakieś swoje zamiary w sposób no, raczej wątpliwie moralny, no to czyli taką władzę nad światem właśnie podmienimy na przykład chęć zniszczenia natury albo uwypuklimy, że to jest to, na czym mu zależy, no to już mamy scenariusz, w którym nasi gracze nie walczą o, znaczy walczą też oczywiście o uchronienie świata w jakiś sposób, ale pierwszoplanowo walczą o to, żeby ta ogromna krzywda, którą ktoś jest w stanie wyrządzić przyrodzie dookoła nich, została zaniechana. I to właśnie oni stają tutaj, stają takimi ekologami posługujących się często magią mieczy biegającymi w stalowych zbrojach. Niemniej, taka jest konwencja zabawy oczywiście. To, że w akurat tym znaczeniu robią to w taki, a nie inny sposób, nie znaczy, że wartości, które możemy im przekazać za pomocą no, ponownie prostej zabawy, tak? Zabawy w to, że ktoś jest czarodziejem, a ktoś jest rycerzem, to mogą być bardzo, bardzo potrzebne wartości, takie, które rozbudzają wyobraźnię. I nie trzeba szukać daleko, żeby znaleźć takie właśnie przykłady w literaturze, kiedy to mimo, że na szali jest obrona świata przed jakimś zagrożeniem albo obrona no, czegoś więcej niż tylko i wyłącznie jakiegoś terenu czy czegokolwiek, ale motywacją dla postaci staje się właśnie natura albo ochrona jej. No to taki przykład mamy najprościej rzecz biorąc w Władcy Pierścieni wspomnianym wcześniej. Przecież właśnie tam enty, o których Harry wspominał na poprzedniej prelekcji, dokonują jakiegoś takiego bardzo wielkiego zresztą czynu z ich strony, czyli oczywiście biorą sprawy we własne ręce dosłownie, kiedy odkrywają, że człowiek, który do tej pory uważali za sojusznika, stał się okrutnikiem, stał się kimś, kto wyrządza ogromną szkodę dla lasu, który kochają, dla drzew, które zresztą sam drzewiec mówił o tym, że znał te drzewa ledwie od żołędzia, a patrząc na ich wypalone korzenie, kiedy odkrywają, już zatwardziali w swojej decyzji, że oni nie będą nic robić, oni są tutaj, przetrwają, nie przetrwają, to nie ma większego znaczenia, ich misją jest być tutaj, stać tutaj, ich nie obchodzą wojny świata. Kiedy okazuje się, że na szali jest nie głupi konflikt, a faktycznie ogromna szkoda, którą on wyrządza pradawnemu lasowi Fangorn, w którym mieszkają, to stwierdzają, że czy to w swoim gniewie, czy to reasumując wnioski, albo w końcu realizuje im się w głowie jakiś katastrofalny scenariusz, który może dojść do skutku, no ruszają na twierdzę złego czarnoksiężnika, no i zrównują ją z ziemią, stają się ratunkiem, który bohaterowie całej sagi właściwie, bo nie tylko dwóch wież, potrzebowali wtedy najbardziej, bo gdyby nie wsparcie ze strony właśnie czystej natury, która zorientowała się, że no oczywiście trudno w świecie, żeby drzewa same wstały i rzucały kamieniami w fabryki, ale też nie o to chodzi. Tak czy owak, kiedy ta natura zorientowała się, że ktoś faktycznie jej zagraża, że ten najwyższy priorytet, obrona tego, co najbardziej kochają, czyli drzew i tej przyrody, która ich otacza, jest zagrożony, to no, dostajemy piękną scenę, zresztą prawdopodobnie widzieliście Państwo wszyscy ekranizację książek Tolkiena i pewnie pamiętacie ten marsz entów na Isengard, kiedy właśnie niszczą go i dokonują tego pierwszego potężnego zwycięstwa w wojnie o pierścień, no, które potem sukcesywnie przenosi się czy przekłada się na
ostateczny sukces w wykonaniu tej drużyny pierścienia, której losy właściwie śledzimy. Ten wątek zagłady ze strony świata, którą trzeba zahamować, tej natury, którą trzeba obronić, jest też tam jakby prezentowany też w naszych bardzo rodzimych dziełach. I mówię tutaj o Wiedźminie, o którym ostatnio jest bardzo głośno ze względu na ogromny sukces gier, czy ze względu na także serial Netflixowy, który został wypuszczony. No ale przecież ta nadprzyrodzona część fabuły Wiedźmina, ta, która nie nawiązuje do polityki, tylko faktycznie do jakichś tych nadnaturalnych zdarzeń, przede wszystkim ogniskuje się wokół tej przepowiedni na temat tego, że kiedyś ma nadejść ogromne, wielkie, pradawne białe zimno, które będzie taką katastrofą klimatyczną, która pokryje cały świat, skuje lodem i zniszczy wszelką naturę, która się na nim znajdowała, no a w związku z tym także zniszczy ludzkość oczywiście, no bo trudno jest żyć w świecie, w którym non-stop jest minus 40 stopni i pada śnieg. No. Wystarczy zapytać, jak żyje się mieszkańcom Norylska na przykład. No oni pewnie mieliby coś do powiedzenia na ten temat. To właśnie zagrożenie, mimo że jest, powiedziałbym nawet, że trochę trzecioplanowe, prawda? No bo cała intryga skupia się raczej wokół głównych postaci, które próbują uratować życie młodej Ciri. To jednak jest ciągle tłem tego wydarzenia. Jest ciągle motywacją dla niektórych, no właściwie dla przynajmniej jednego z antagonistów poważnych, który zresztą później wraca w ramach Wiedźmina 3 i w Wiedźminie 3 ten motyw białego zimna jest wręcz dominujący. To właśnie to jest ten finalny boss, byśmy powiedzieli, wręcz rozgrywki, właśnie zaniechanie tego, tej pradawnej przepowieści o apokalipsy, no i oczywiście samej apokalipsy, która, jak się dowiadujemy, zniszczyła już nie jeden równoległy świat, który w uniwersum Wiedźmina już tam istniał, a teraz jest skuty lodem i nie ma w nim już żadnego życia. Więc w ten sposób ten podstawowy, kliszowy wątek ratowania świata zamienia nam się w ratowanie nie jakiegoś takiego mniej nienazywanego świata, nie ratowanie jakiegoś konkretnego ogółu, znaczy właśnie niekonkretnego ogółu, czegoś takiego ogromnego, jakiegoś, wiecie, świata, to może być cokolwiek właściwie. Zamienia nam się w ratowanie przede wszystkim no właśnie tej natury, która na nim istnieje, której grozi jakieś niechybne zniszczenie i do której my, w sensie my jako gracze czy uczestnicy takiej zabawy, jesteśmy zobligowani, żeby to zrobić, bo to jest nasza motywacja, to jest nasz cel i to jest nasz priorytet. Trochę pogadałem o tych priorytetach i o tym, w jaki sposób ten nadrzędny cel może być realizowany, czy właściwie jego realizacja może być taką wręcz kwintesencją wojowniczej ekologii, nazwijmy to. Ale oczywiście nie tylko do tego ekologia się sprowadza, prawda? To nie jest tylko i wyłącznie jakaś walka z bronią w ręku o to, żeby jakiś terrorysta, czy to bardziej czy mniej magiczny, unicestwił życie, które istnieje dookoła nas. Bo przecież to życie samo w sobie jest niesamowite. Samo w sobie jest kanwą bardzo wielu opowieści, nie tylko bajek, z którymi często nam się kojarzy, tak? No bo często to w bajkach protagonistami są jakieś zwierzęta albo nawet rośliny, które przyjmują jakieś antropomorficzne cechy, są w jakiś sposób ożywione, no i przeżywają różne przygody. Ale sam motyw tych królestw zwierząt, czy tej natury, która jest często bardziej fantastyczna niż nawet najbardziej wymyślne, magiczne stworzenia, jakie tylko moglibyśmy sobie zaprezentować, no jest może nie tyle niedoceniany, to często tak sprowadzany też ponownie na drugi plan. To są raczej bajki, raczej takie rzeczy, no a też nie do końca. W grze, jakie są RPG, tak jak wspominałem, można się wcielać w różne role. Właściwie granie wciela się w role i właśnie w taką rolę mogą wcielić się gracze. Czyli nie muszą ratować jakiegoś, czy właściwie zaniechać jakiejś katastrofy ekologicznej, ratując świat przed właśnie wiecznym zimnem albo przed ogromnym złym władcą, który chce, żeby zwiędły wszystkie
wszystkie kwiaty na świecie. Ja tutaj dążę do dosyć konkretnego przykładu. Miałem okazję w tym roku, właściwie w poprzednim roku, i ogromną przyjemność prowadzić właśnie kampanię RPG-ową, w której gracze mieli, właściwie się wcielili się w niewielkie żabki. To była kampania rozgrywająca się w takiej właśnie konwencji serialu animowanego, w której rolę tego magicznego królestwa czy jakiejś krainy pełnił ogromny staw, a te różne żyjątka nad stawem pełniły rolę kolejnych społeczeństw czy ras, które żyły nad nim, no i tworzyły jakąś społeczność. To była taka klasyczna opowieść o tym, jak bohaterowie konfrontują się ze złym czarnym rycerzem i poprzez serię jakichś swoich działań muszą uratować świat przed nim. Oczywiście wszystko w ramach tej konwencji ponownie, tego, że człowiek jest w świecie nieobecny, właściwie te postacie nie zdają sobie sprawy z istnienia człowieka, a działają, bo ratują swój dom. Ich dom, który składa się z stawu, trzcin, szuwarów. Mają okazję poznać różne kultury różnych zwierząt właśnie poprzez zaznajomienie się z nimi jako te żabki, no bo skonfrontować mogli się na przykład ze społecznością patyczaków, które żyją nad tym stawem. I ja nie chcę tutaj Państwa zanudzać oczywiście jakimś streszczeniem ogromnym. Chodzi mi o to, że świat, który odkrywamy na sesji, może być światem właśnie takim, wiecie, prawdziwym, tak? Tak bym to nazwał oczywiście w prawdziwym świecie raczej, żeby nie konfrontując się z czarnymi rycerzami, przynajmniej tak podejrzewam. No, jeżeli tak, to bardzo chciałbym poznać takie żabki. Natomiast ile można się nauczyć w trakcie takiej sesji? Wystarczy trochę przygotowania ze strony mistrza gry, który może doczytać sobie na temat jakichś różnych stworzeń, które żyją w na przykład nad polskimi stawami, albo nawet uniwersalnie, musi być jakiś polski roleplay, to może się rozgrywać w jakimś zupełnie egzotycznym miejscu. I ile można nauczyć graczy poprzez właśnie taką zabawę? Oni nie musieli siedzieć nad podręcznikiem w trakcie gry jakimś do biologii i douczać się, że patyczak robi to tamto, albo że żaba skacze na taką i taką wysokość. To były rzeczy, które odkrywaliśmy w trakcie gry i które wspólnie mieliśmy okazję się nawzajem przede wszystkim nauczyć czy zainteresować się tym tematem poprzez to, że ich postacie chciały dowiedzieć się więcej na temat otaczającego ich świata, który był przecież tylko, wiecie, spisem różnych gatunków, które żyją nad polskim stawem. Tylko że z tą odrobiną magii, która była tam wstawiona, z czymś takim niesamowitym, co wcale nie było aż takie potrzebne ostatecznie. No bo ten podręcznik do biologii, wbrew pozorom, dostarcza nam ogromnej inspiracji do tego, co można spotkać w świecie i jakiej niesamowitości kryje natura. No bo chyba wszyscy się do tego zgodzimy, że ta otaczająca nas natura jest często znacznie bardziej niesamowita niż jeden podręcznik zaklęć. Mamy taki konkretny przykład poza tym, że samemu można kreować taki świat, no to oczywiście są też systemy RPG, które skupiają się znacznie bardziej na właśnie tym wątku odgrywania postaci, które są częścią natury albo jakoś angażują się w życie natury, są jakby stałym elementem ekosystemu i jakby to jest ten pierwszoplanowy wątek, aniżeli ponownie jakimiś fantastycznymi rasami czy jakimiś fantastycznymi postaciami. I żeby nie szukać daleko, mamy taki system jak Mysia Straż, który zresztą w tym roku miał przeprowadzoną udaną zrzutkę na jego polonizację i niedługo będziemy mieli okazję doczekać się premiery polskiego wydania, w którym gracze wcielają się w nikogo innego jak w myszy. Właściwie w tą tytułową Mysią Straż, czyli rycerzy tutaj upraszczając Misiego Królestwa i którzy konfrontują się z jakimiś różnymi przeciwnościami losu czy jakimiś różnymi problemami, które wynikają właśnie z życia tych drobnych żyjątek. Więc ich antagonistami nie będą jakieś potwory wyciągnięte z 10. dna piekieł czy cokolwiek takiego,
tylko to mogą być na przykład ich naturalni przeciwnicy, jacyś drapieżnicy, wielkie stworzenia, które dla nas mogą być zupełnie normalne, na przykład kot, który w opowieści o Mysiej Straży czy o Mysich Rycerzach może stać się straszliwym potworem, tak? To jest ponownie, co prawda sprowadza się tutaj do jakiegoś konkretnego gatunku, prawda? Ale możemy w ten sposób ukazać ten nie tylko naturalny porządek rzeczy, które się rozgrywa dookoła nas, tego, że natura w sobie ma także tą, no, powiedzmy, że mroczną stronę, tak? Ale po prostu zainteresować tematem tego, że prosta myszka też w świecie natury może być bohaterem i tego, jak wygląda jej ciągła walka o przetrwanie. No, oczywiście można by się tutaj kłócić, czy mysz to jest takie interesujące stworzenie i czy nie powinniśmy się skupić na czymś znacznie bardziej niesamowitym, ale chyba nie ma nic piękniejszego niż dowiedzieć się albo wysnuć jakąś opowieść na temat zupełnie takiego otaczającego nas, popularnego, wręcz nudnego prawie, że elementu otaczającego nas świata. Drugi system, o którym chciałbym odrobinkę powiedzieć, to jest psia krew. Tutaj mamy do czynienia z konwencją już nie fantazy, tylko z konwencją właściwie trochę współczesną, tak bym to nazwał, bo psia krew to jest system, w którym gracze wcielają się w psy właśnie. One są psami, tylko że w tym akurat rozumieniu to ten aspekt odgrywania psów, tutaj nie sprowadza się do faktycznie opisywania, jak biegają, czy jak rzucana jest im kość, tylko w tym świecie psy są, właściwie ludzie podmienieni są psami. I to jest system, który promuje jakby rozgrywkę noir, który promuje świat, który jest, wiadomo, jak z czarno-białych filmów, te postacie graczy, to może być jacyś detektywi, którzy rozwiązują zagadki albo kryminalne jakieś sprawy, którzy tak samo konfrontują się z problemami, czy właściwie ze scenariuszem, którym ponownie psy odgrywają główną rolę. Tutaj przychodzi mi na myśl takie porównanie, bo taki kiedyś film animowany Wszystkie psy idą do nieba. To jest mniej więcej coś takiego. Tam tak samo mieliśmy społeczność tych właśnie psów, które tam akurat też mieliśmy mafiozów, gang i mocny element nadprzyrodzony, no bo jak sam tytuł wskazywał, tam chodziło o psy, które wracały na ziemię po swojej śmierci, jakby w formie aniołów prawie, że zresztą trochę zagmatwany temat. I jak mówi to na głos, to trochę wydaje mi się raczej dziwniejszy niż kiedy oglądałem go dawno temu. To już zwraca uwagę na fakt, że można grać jakimiś zupełnie takimi popularnymi elementami natury i tworzyć z tego niesamowitą opowieść, która może dotyczyć na przykład ponownie ratowania świata przed katastrofą ekologiczną albo czymś znacznie mniejszym. Prowadzenie śledztwa w sprawie biznesmena, który w jakiś sposób szkodzi naturze, albo uczulić na jakieś społeczne problemy związane z psami, chociażby z ludźmi, którzy w jakiś sposób wyrządzają im krzywdę, albo ludźmi, którzy nie dbają o nich. To są historie, które można przedstawić ustami tych postaci, które spotkają gracze, albo nawet gracze mogą zainteresować się tym, żeby historia ich postaci skupiała się właśnie na tym odrzuceniu, które... No, wystarczy spojrzeć, ile mamy biednych psiaków, nie tylko w schroniskach, i w jaki sposób można uczulić na to, pokazać jakąś taką wrażliwość z tej drugiej strony, prawda? Powiedzieć to słowami tego odrzuconego psa, a nie jakiejś analizy całego problemu czy filmu dokumentalnego. To jest właśnie piękno gier RPG, że można mówić ustami tego, kogo się chce, czy tego, kogo sobie ktoś wymyśli. I to może być równie dobrze mała żabka walcząca o świat, to może być mała myszka, ale to może być także właśnie pies, który w ramach swojej pracy w agencji detektywistycznej odkrywa, że psia karma jest podrabiana, albo ktoś dodaje do niej jakiś odczynnik, który sprawia, że psy chorują.
No, to może być nawet zainspirowane jakimś realnym problemem, o którym ostatnio mieliśmy okazję usłyszeć. No, my w sensie hipotetyczny mistrz gry albo gracze, którzy rozgrywają taką sesję. Wspominałem o ingerencji człowieka w świat i o tej walce człowiek-natura. I w sesjach RPG tak samo pięknie może się to odnaleźć. Oczywiście takim najbardziej oczywistym przykładem byłoby rozgrywanie sesji jako jakiś właśnie element tej natury, czy właśnie jakieś zwierzęta albo nawet rośliny, no, które konfrontują się z działalnością człowieka, który jest tą niszczącą siłą w świecie gry. Tak? Jest antagonistą, jest wręcz człowiek. Gramy prawie że przeciwko sobie, jako otaczające nas rośliny. Przeciwko sobie mam na myśli oczywiście gatunek ludzki, a nie graczy, którzy raczej promowałbym, żeby grali ze sobą, a nie przeciw sobie. I to może być w ten sposób, ale może być też znacznie bardziej subtelnie zarysowane. I tutaj powrócę na chwilkę do wspomnianych żabek, gdzie głównym zwrotem fabularnym miało być okazanie, czy właściwie wyjście na jaw faktu, że czarny rycerz, z którym walczą, był kiedyś taką samą osobą jak oni, takim samym również bohaterem z nadstawu, który skonfrontował się z, wiecie, niesamowitymi, wszechpotężnymi olbrzymami, którzy za pomocą swoich mechanicznych potworów zniszczyły jego dom, więc teraz stara się zdobyć jakąś niesamowitą moc kosztem pozostałych zwierząt w stawie, żeby powstrzymać ten naciągający kataklizm. No oczywiście bohaterowie nie mogli na to pozwolić, bo to oznaczało zanihilowanie ich domu, jakby, żeby zdobyć tą moc i też nie godzili się z tym rozwiązaniem, które on proponował, ale nie zmieniło to faktu, że po zakończeniu naszej przygody, że po ostatniej sesji rozchodziliśmy się, mając gdzieś z tyłu głowy, że ten scenariusz ma takie, wiecie, gdzieś daleko jest to fatalistyczne zakończenie, że uratowali staw przed tym złym czarnym rycerzem, przed katastrofą, która wynikała z ich świata, ale kiedyś, bo my jako ludzie to dobrze znamy tą kliszę, tak, że kiedyś przyjdzie czas też i na ich staw. I co wtedy się stanie? Kto wtedy będzie miał rację? Czy antagonista, z którym walczyli, czy może kto właściwie inny? No bo czy oni mieli rację, kończąc to w ten sposób? Ta działalność człowieka, która tam była taka podobnie subtelna, to była rzecz, która wyszła dopiero na końcu, to nie była oś fabuły, sprawiła, że no jeszcze przez długi czas mieliśmy okazję pisać między sobą o tym aspekcie i o tym, że o tym, jak prosto, a z drugiej strony jak tak dobitnie zostało pokazane, że człowiek może być zagrożeniem dla tej często delikatnej natury, która nas otacza. To też jest oczywiście sposób na promowanie ekologii i na zaprezentowanie tego, że coś, co jest nam bardzo bliskie, nawet powiedziałbym, że my sami, bo gracze traktują swoje postacie jako, to są oni, odgrywają je, tak? Są im bliskie. Są zagrożone przez, no ponownie, nas samych, jakąś naszą działalność. To, co robimy złego światu, który nas otacza. Ale mówię o tych wszystkich złych, katastroficznych, strasznych rzeczach, więc żeby trochę odbić temat i powiedzieć trochę na temat tego, jak pozytywnie można pokazać, jak można zachęcić w taki mniej fatalistyczny, właśnie apokaliptyczny sposób, to przede wszystkim oczywiście w grze RPG nie tylko ważni są bohaterowie, ale też ta sceneria, która nas otacza, natura, w której rozgrywamy to. No i jeżeli tylko na chwilę skupimy się na przykład dziełach polskiej kultury, to natura jest w niej niesamowicie potężnie obecna. Chociażby w takim gatunku, jakim były sielanki szlacheckie, tak? W Panu Wołodyjowskim, gdzie zwiedzamy te wszystkie tworki, ona jest scenerią, a z drugiej strony podziwiamy ją. Tak samo w Pana Tadeuszu, te liczne opisy natury,
no raczej sobie nie wyobrażamy epopei bez tego wątku naturalnego, bez opisów. I tak samo na sesji możemy zaprezentować, jak piękny i jak warty ochrony jest świat właśnie poprzez tą scenerię natury, poprzez niesamowity świat, który nas otacza. No i nie jest trudno wykreować takie lokacje, opisy, wrażenia, no bo wiecie, wystarczy obejrzeć dookoła i tutaj mamy dookoła siebie bardzo dużo pięknych kwiatów, które z chęcią bym Państwu pokazał i opisał, ale obawiam się, że możemy nie mieć na to do końca czasu. Ale wystarczy przywołać je z pamięci w trakcie sesji i skupić się trochę na nich, żeby zaprezentować to piękno. No i żeby daleko nie szukać takich miejsc, których można rozgrywać, czy właściwie które można opisywać. No to mamy przecież w Szczecinie wiele pięknych parków. Na przykład mamy przy Parku Kasprowicza mamy Aleję Platanów, która sama w sumie już, wiecie, jest taką gotową lokacją do opisania. Piękne miejsce, w którym można się rozgrywać, straszliwe zabójstwo, albo sprawa kryminalna, albo jakiś niesamowity festyn, w którym biorą udział gracze, żeby przekonać się, że poza jakimś ich celem, poza jakimiś ich pobudkami czy priorytetami istnieje dookoła nich natura, którą warto jest się zainteresować, bo to jest chyba jakby clue w ogóle edukacji, nie? Że raczej staramy się na sesji, no bo też nie ma sensu na sesji, myślę, dawać materiałów, znaczy pewnie możemy dyskutować, czy warto jest dawać materiał dydaktyczny na sesji, ale pewnie nie każdy liczy na to, że będzie zapoznawał się z nimi w trakcie niej. A jak wiele może nam powiedzieć o wartości otaczającego nas świata, to przywiązaje się do niego, nawet w takim, wiecie, wyimaginowanym znaczeniu. Zresztą takim metagame'owym elementem może być granie sesji właśnie w otoczeniu natury. To jest bardzo fajne doświadczenie, żeby zamiast zagrać w domu, tak jak to się zwykle robi, zagrać na podwórku, w parku, albo nawet muszę w jeszcze jakimś bardziej niesamowitym miejscu, na przykład na łódce. To musiało być super granie na wodzie, na przykład jakieś opowieści o piratach, którzy starają się zdobyć jakiś skarb, albo przywołem jakąkolwiek inną piracką, czy w ogóle marynistyczną przygodę, no bo woda, prawda, nie musi się sprowadzać do piratów, to może być granie wątek marynistyczny. Mamy za sobą to takie, powiedziałbym ponownie, kliszowe elementy. Tak jak zdążyliśmy sobie zauważyć, ta walka o naturę jest obecna zarówno w dzisiejszej prozie, jak i w tej nieco starszej i jest właściwie takim kluczowym elementem, celem samym w sobie, który stawiany jest przed graczami od bardzo, bardzo dawna i w prawie każdej przygodzie, która skupia się na jakimś motywie ratunku. No ale jak, w jaki sposób szukać takich scenariuszy, w jaki sposób tworzyć opowieść, która będzie trochę obracać ten priorytet, będzie obracać trochę ratowanie świata na ratowanie otaczającej nas natury i która poza tą właśnie wizją, którą łatwo stawia jako banał, prawda? No bo łatwo się mówi ratowanie świata, ratowanie natury, ratowanie ekologii, nie? Może nie ratowanie ekologii, ale ratowanie ekosystemu, bo tego sprowadza się ekologia, między innymi. Warto jest się skupiać w takiej kwestii na tej skali mikro, no bo w tej skali makro mamy jakieś ogromne rzeczy, ratowanie czegoś, wiadomo, a w skali mikro możemy skupić się na przede wszystkim konsekwencjach tego, co się stanie, jeżeli zignorujemy tą ważną potrzebę dbania o środowisko i o otaczający nas świat, no ale też możemy przedstawić coś, co jest znacznie bliższe graczom, bliższe nam samym, bo łatwiej jest się pochylić nad jakimś, nad opowieścią, bo bym się dobrze wysłowił, nad czymś bardziej konkretnym, a nie niesprecyzowanym wielkim całym światem. Możemy konkretnie skupiać nad ratowaniem
jakiegoś gatunku przed wyginięciem w ramach oczywiście opowieści o, o na przykład jakichś współczesnych policjantach czy detektywach, którzy starają się rozwikłać sprawę chociażby kłusowników, którzy polują na sorożce w Afryce. To jest taki dzisiejszy temat. Zresztą w 2013 roku już z tego co pamiętam, to był gatunek nosorożca wielkiego. Jeżeli się teraz pomyliłem, to bardzo przepraszam, ale no, ostatecznie wyginął w związku właśnie z działalnością kłusowników. I jak bardzo daje to do myślenia, kiedy zamiast rzucać takimi dużymi hasłami często, tak, które mówią, znaczy wiele znaczą, ale niewiele nam mówią, można skupić się na jakimś konkretnym elemencie. W tym wypadku nad ratowaniem takiego nosorożca. Można nawet prześledzić historię wyginięcia tego konkretnego gatunku albo jakiegokolwiek innego. I to jest już gotowa opowieść na temat tego, jak bardzo ważna jest ekologia w naszym życiu i jak bardzo ważne jest zadbanie o otaczający nas świat. No oczywiście możemy też zastanowić się nad takimi bardziej, może nawet nie bardziej, bardziej trochę się zamotałem, jakimiś mniej oklepanymi motywami, czy oklepanymi, nie? Bo o wyginięciu mówimy często, ale na przykład znacznie rzadziej mówimy o tym, jaka jest, jakie są takie konkretne przyczyny tego. Tutaj za przykład posłużę się zanieczyszczeniem oceanów. Bardzo często wspominamy o tych na przykład słomkach, które są zastępowane dzisiaj przez wielkie korporacje z plastikowych na papierowe. No ale rzadko ktoś, jakby to jest taki dobry chwyt marketingowy, prawda? Dbamy o świat, zamieniamy plastik na papier w tym takim niewielkim bardzo procencie, no bo przecież główne zanieczyszczenie oceanów to nie są słomki, tylko sieci rybackie i ta grabieżcza polityka niszczenia raf koralowych, na przykład ciągnąc te sieci po morskim dnie i wyciągają co tylko się da, a nie być taki bardziej usystematyzowany połów tego, co znaczy faktycznie może w tym czasie polować. To wbrew pozorom może być niesamowicie ciekawy temat do przerobienia na sesji. Odkrycie na przykład machlojek, ponownie jakiejś wielkiej korporacji, albo nawet jakiegoś pojedynczego człowieka, który doprowadza w ten sposób do zniszczenia no, po prostu ekosystemu, ale w skali mikro, na przykład domu naszych graczy, albo jakiegoś miejsca, które jest im bliskie, to nawet nie musi być taka pompatyczna opowieść. Może to jest grupka, może gracze, ich bohaterowie właściwie są grupką znajomych, którzy chcą zaobserwować jakieś niesamowite zjawisko, ale przeszkadza im w tym fakt, że zostało zniszczone, krótko mówiąc, zniszczone przez działalność człowieka. I w trakcie przygody mogą dowiedzieć się na ten temat więcej, no bo zgłębiają historię właśnie tego antagonisty czarnego charakteru, czy po prostu otaczających realiów, odkrywając, że coś jest na rzeczy. No i przychodzą na sesję dla zabawy, wychodzą no, z tą zabawą, tak, no bo rozegraliśmy jakąś przygodę, ale też z dodatkową wiedzą na temat tego, żeby zwracać uwagę na to, w jaki sposób prezentowany jest dzisiaj ten, powiedzmy, rynek ekologiczny, tak, tak bym to nazwał, to promowanie, takie promowanie ekologii w formie reklamy darmowej i wiedząc, że w jaki sposób faktycznie mogą to wesprzeć. Bo to też jest cenna wiedza, prawda? Nie tylko wiedzę na temat takiego ogółu problemu, ale też jak zaradzić, żeby ten problem w jakiś sposób wycofać, odrzucić. Co jest clue tego problemu? Według mnie, oczywiście mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, to może być, czy to może być, to jest dzisiaj znacznie cichszy temat niż to, jakie niesamowite stworzenia nas otaczają. No a te stworzenia mogą nas już za chwilę nie otaczać. Jeszcze jeden przykład odnośnie działalności człowieka i tego konfliktu właśnie człowiek-natura. Ostatnio dzięki mojemu kochanemu kuzynowi dowiedziałem się trochę więcej na temat
na temat misi koala i lasów, które żyją. I tego, że mogą mieć duży problem z życiem w tych lasach, bo lasy są wycinane, a koale, no, kiedy odetnie się im te, kiedy wytnie im się te, tą powierzchnię zieloną, w której żyją, oddzieli się jedną grupę od drugiej, nagle okazuje się, że żyją na jakimś dwóch różnych końcach świata w ich mniemaniu i nie są w stanie przemieścić, nie są w stanie spotkać się ponownie, stworzyć większej grupy i żyć dalej. To jest wątek na sesji, w którym gracze mogą nawet brać udział jako badacze, którzy umożliwili coś takiego, a później konfrontują się ze skutkiem tego, że no tak, w tym miejscu żyło się dobrze zwierzętom, ale przez naszą głupią decyzję, przez to, że zezwoliliśmy na, w ramach na przykład naszych badań, zezwoliliśmy na wycinkę jakiegoś lasu, nagle spowodowaliśmy wielką katastrofę. Czyli to jest smutny temat, ale sama w ogóle ekologia i dbanie o naturę i to w jakiś sposób jest zaniedbywana samo w sobie jest smutnym tematem, więc nie ukrywajmy, że często wzbudza takie negatywne emocje. Oczywiście nie w sensie samej walki, tylko emocje w sensie tego, z czym trzeba walczyć. Więc warto eksplorować ten temat. I można to robić bardzo prosto, tak jak wspominałem. To była cała masa przykładów, które można by mnożyć i mnożyć, ale też nie do końca pod to jesteśmy, żeby sobie opowiadać o przykładach. Raczej interesuje nas efekt, bo efektem tego jest, no, co mogę wam powiedzieć, no, efektem promowania czy pokazywania, edukowania na temat ekologii jest rozwinięcie się naszych graczy, czy nas samych też. To jest bardzo ważne, nas samych. Wobec otaczającego nas świata i wobec tej wspomnianej ekologii. Gracze, którzy zamienieni są z tematem w taki bardzo przyjemny sposób, no, nauka przez zabawę dosłownie, mogą wyjść jakąś inicjatywą. Mogą w ramach głupiej ciekawostki, czy głupiej jak głupiej, nie? Tak w cudzysłowie głupiej. Ciekawostki na sesji dowiedzieć się o jakimś ważnym, bieżącym problemie. Media wszystkie są potężnymi nośnikami informacji, kultury. No i równie dobrze takie medium, jakim są gry RPG, może być nośnikiem informacji takich jak chociażby jak dbać o naszą planetę, albo w jaki sposób jest ona zagrożona. I bardzo was zachęcam do realnie zainteresowania się tematem, jeżeli gracie w gry RPG, albo może wasze dzieci grają, albo wasi znajomi, to proponuję podpytać ich na przykład, w jaki oni sposób zapatrują się na to, albo w jaki oni sposób być może nawet nie dostrzegają tego, że uczą się czegoś na temat otaczającego ich świata. No bo RPG to jest generalnie niesamowicie mocne i takie potężne narzędzie do promowania wiedzy na dowolny temat, ale to ponownie temat na jakąś zupełnie inną prelekcję. Są bardzo długie, obszerne i pełen kontrowersji. A jeżeli sami gracie, no to ja was z czystym sercem zachęcam, że do tego, żeby pomyśleć nad sesjami, czy nad kampanią, czy w ogóle nad nawet motywem pobocznym w ramach jakiejś kampanii, czy sesji, który skupia się na otaczającym nas świecie i na ekologii w taki bardziej dosłowny sposób niż ratowanie świata i jakiś mniej czy bardziej nienazwany element natury, o który walczy druid właśnie za pomocą swoich mistycznych mocy. Może wy też znajdziecie swoją kampanię o żabich rycerzach, która może tak jak i mi wam przyniesie niesamowicie dużo przyjemności, a też otworzy was na temat ekologii i generalnie otaczającej nas natury i jej piękna. I dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie mojego gadania. Myślę, że możemy rzucić oko na pytania, które się nam zainteresowały. Czy są gotowe scenariusze RPG, które wspierają wątki ekologiczne? Muszę wam powiedzieć, że
że nie przeglądałem gotowych scenariuszy takich konkretnie ekologicznych, ale jest dużo, które zupełnie pobocznie albo prawie że niechcący opowiada o właśnie zagładzie, która przychodzi w związku ze zniszczeniem tego ekologicznego świata. Na przykład scenariusz, który zresztą niedawno wyszedł do Dungeons and Dragons. On jest akurat o wampirach, ja sobie przypomnę, jak on się nazywał. Mamy na przykład klątwę Testratha, gdzie takim ważnym elementem jest to, że wampiry chcą w jakiś sposób zniszczyć ten świat, czy właściwie ten konkretny wampir chce wyrządzić mu jakąś krzywdę. Tak samo stworzenie takiego scenariusza, tak jak wcześniej wspominałem, który skupia się na ekologii, wymaga właściwie tylko podmienienia priorytetów, którymi zajmują się, czy właściwie które mają w głowie gracze, albo postacie poboczne. No bo główny zły, że tak się wyrażę, tak, ten główny szwarc charakter, może mu bardziej zależeć na przykład zniszczeniu jakiejś natury, która może go kiedyś skrzywdziła, albo której z jakiegoś nawet irracjonalnego powodu nienawidzi, niż na po prostu zniszczeniu świata per se. Więc to nie jest trudne, żeby taki scenariusz skonstruować. Czy jest system, w którym można grać drzewcem entem? Jak najbardziej. Jest cała masa systemów, która promuje różne takie mniej czy bardziej zwariowane rasy. I tutaj ponownie wracamy do Dungeons & Dragons, która, jak się okazuje, w kwestii ekologii jest bardzo flex i uniwersalne, gdzie jest ogrom, niesamowity ogrom różnych dodatkowych ras, którymi można grać. I właśnie w ramach tych ras można grać jakimiś różnymi roślinopodobnymi istotami, albo takimi, które mają jakiś duży związek z nimi. Czy drzewcem? Nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że też, przynajmniej w tej najnowszej edycji, ale ręki sobie w tym momencie nie dam uciąć. Natomiast w moim bardzo bliskim mi sercu systemie Tolkalen, który prowadzimy na obozach dla młodzieży, jest jedną z ras, którą się tam pojawiają, są Etirowie, czyli najbliższym takim skojarzeniem byli pewnie takie istoty, jakimi są nawiwatarze, czyli faktycznie żyjące wśród natury, takie koegzystujące z nią w bardzo naturalny sposób zielony lud, prawda? Jakie filmy mogą stanowić ekologiczną inspirację do sesji RPG? Tak jak wspominałem, Władca Pierścieni jest niesamowicie ekologiczny, w takim bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, no bo tam dosłownie natura próbuje wywalczyć sobie miejsce w świecie, który próbuje ją skrzywdzić. Musimy się chwilę zastanowić. Filmy, które taki bardzo bezpośredni sposób promują ekologię. Ja bym zwrócił uwagę na, tak jak wspominałem, filmy animowane, bo tam bardzo często postacie, które się pojawiają, są jakimś elementem tego ekosystemu. Na przykład są zwierzętami, albo nawet mamy w Pocahontas mówiące drzewo, przecież tak, mamy tą babcię, które no najczęściej mają jakiś morał, prawie zawsze mają jakiś morał, który sprowadza się do jakiejś odpowiedniej wobec otaczającego nas świata postawy, która sprawi, że będziemy po prostu lepszymi ludźmi. I może się wydawać, że są dla dzieci, no bo generalnie raczej są dla dzieci, to są nośnikiem takich uniwersalnych prawd, które łatwo można przerobić albo nadać historii jakąś większą powagę. I to już jest silna inspiracja. No. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest Mrówka Z, która była DreamWorks i ona opowiadała faktycznie o tym konflikcie wewnątrz ekosystemu. I mieliśmy jeszcze wychodzący trochę później, dawno temu w Trawie, w którym tak samo bohaterowie są ponownie jak Mrówce Z, zresztą mrówkami i też konfrontując się z tym światem, który ich otacza w taki, a nie inny sposób. I to są zasadniczo wszystkie pytania.
Więc jeżeli pojawią się oczywiście jakieś nowe, albo chcą Państwo o coś dopytać, albo może niedostatecznie rozwinąłem jakiś element, zapraszam oczywiście do zadawania kolejnych, ja chętnie rozwinę chociażby pisemnie, co tylko będzie Państwa interesowało. Tyle z mojej strony i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Polecam się.